Skontrolowane organy administracji publicznej nie zapewniły w pełni prawidłowej, sprawnej i rzetelnej obsługi obywateli polskich i cudzoziemców. Nikt negatywnie oceniła prowadzenie w urzędach wojewódzkich spraw związanych z obsługą cudzoziemców. Naruszenie przepisów stwierdzono w przypadku 60% zbadanych spraw. Stwierdzono nieprawidłowości dotyczyły głównie bezczynności urzędów oraz niekiedy rażącej przewlekłości prowadzonych przez nie postępowań. Dość powiedzieć, że średni czas oczekiwania na rozpatrywanie wniosku pobytowego cudzoziemców wynosił w niektórych urzędach rok, a rekordzista czekał na to ponad 7 lat. W przypadku pozostałych zbadanych spraw, to jest obsługi paszportowej oraz rejestracji pojazdów i wydawania prawa jazdy w starostwach, obsługa została zapewniona na odpowiednim poziomie, choć tu nie obywało się bez nieprawidłowości.